Cześć, witam Cię w podcaście Medycyna Integracyjna i dzisiaj porozmawiamy na temat, czy złamane serce naprawdę boli. Zanim przejdziemy do naszego głównego dzisiejszego tematu, chciałbym powiedzieć chociaż kilka słów o sobie. Ja nazywam się Maciej Duczyński, jestem fizjoterapeutą i na co dzień pracuję w gabinecie Projekt Masaż. Prowadzę też szkolenia podyplomowe dla fizjoterapeutów i masażystów, m.in. dotyczące masażu, czyli masaż tkanek głębokich i różnych zagadnień związanych z neurofizjologią, czyli np. terapia nerwowo-mięśniowa. Pomyślałem, że taki podcast jak ten mógłby przydać się właściwie wszystkim, więc bez względu na to, czy jesteś też fizjoterapeutą, czy może w ogóle praktykujesz jakąś pracę z ciałem, czyli powiedzmy, że jesteś w ogóle terapeutą, ale też jeśli jesteś po prostu osobą zainteresowaną swoim ciałem. Czy też w ogóle fizjologią, anatomią, czy, czy chciałbyś na co dzień czuć się lepiej, lepiej zadbać o, o siebie i, i o swoje zdrowie, to na pewno znajdziesz tutaj mnóstwo fajnych i przydatnych rzeczy, które będziesz mógł od razu zastosować w swoim życiu. Także przejdźmy może do naszego dzisiejszego tematu. Czy złamane serce naprawdę boli? I to jest. Temat, który w sumie przewija się od zawsze. Takie połączenia między naszymi emocjami a tym, co odczuwamy fizycznie, były już zauważalne tysiące lat temu. Wiemy chociażby, że tradycyjna medycyna chińska, czy, czy ajurweda, czy różne zapiski jeszcze ze starożytnego Egiptu, czy, czy innych cywilizacji, Wspominają o tym, że z emocji można się było dosłownie rozchorować. No więc jak to jest? Czy to są tylko, powiedzmy, zabobony, czy, czy tak jest naprawdę? Więc przez dłuższy okres faktycznie było to ostatnio ignorowane. Powiedzmy, ostatnio, czyli przez, przez ten czas, odkąd, odkąd Kartezjusz tak bardzo mocno oddzielił naszą głowę od, od reszty naszego ciała, czyli stwierdził, że ta nasza sfera taka emocjonalna i duchowa. To jest, to jest jedna rzecz, a nasze ciało i wszystko to, co nas fizycznie otacza, to jest druga zupełnie osobna kwestia. Co to spowodowało? No przede wszystkim takie mocne odcięcie naszego samopoczucia, Takiego, powiedzmy, w ogóle dobrostanu psychicznego od, od tego, co czujemy, jakby zupełnie fizycznie w naszym ciele, czyli zaczęliśmy się od tego odseparowywać. Później taki nurt, można powiedzieć, że przeszedł w ogóle do nauki, takiej już szerzej, szerzej pojmowanej. I w takich dziedzinach jak chociażby interna czy kardiologia, czyli w takich naukach medycznych, ten temat był bardzo długo, tak można powiedzieć, brzydko mówiąc, olewany. Nawet od kilku znajomych lekarzy słyszałem takie anegdoty, że, że psychiatria to jest już taka paramedycyna. Oczywiście tak śmiechem, żartem, ale jakby pokazywało to, że temat był gdzieś taki mocno marginalizowany, że to jest jakby zupełnie, zupełnie coś innego. W naszej kulturze też tak jakby się przyjęło, że jeśli mamy jakiekolwiek problemy emocjonalne, no to że nie jest to raczej powód do tego, żeby się tym, tym chwalić, czy, czy żeby to w ogóle łączyć z resztą naszego samopoczucia. A jak jest naprawdę? Obecnie wiemy, że Faktycznie nasi przodkowie mieli ogromną rację w tym, że łączyli swoje emocje z resztą swojego ciała. Znamy dużo takich powiedzeń, właśnie jakby, jak chociażby to, że ktoś ma złamane serce i w związku z tym z tym cierpi. I co ciekawe? faktycznie jakiś czas temu medycyna zaczęła dostrzegać, takie tematy lepiej je badać. Przede wszystkim mamy też znacznie lepsze możliwości faktycznie badania takich zjawisk. Wiemy też, jak to wygląda z fizjologicznego punktu widzenia. I właśnie będące tym naszym głównym tematem dzisiejszym, serce też doczekało się, można powiedzieć, takiego swojego zespołu, jakim jest po prostu zespół złamanego serca. Jest też nazywane. Zespołem Takotsubo, dlatego że pierwszy raz, jakby jego definicję, ułożyli japońscy naukowcy. Można powiedzieć bardziej naukowo, nazywa się to też zespołem akinetycznym koniuszka albo kardiomiopatią stresową. Czyli tutaj też. Um, Zauważa się, że, że to stres jest głównym, głównym powodem akurat takiego schorzenia. Jeszcze pamiętam, że z części, z takich starszych książek do, do internetu, ten stres też był taki troszeczkę marginalizowany. Znacznie częściej pojawiały się takie lakoniczne stwierdzenia, że, że część właśnie chorób, na przykład układu krążenia, albo część jakby problemów dotyczących naszego w ogóle, ciała naszych chorób jest idiopatyczna. I co to, co to znaczy? To znaczy po prostu, że, że ich podłoże jest nieznane, no i obecnie coraz częściej doszukujemy się, czy też po prostu jesteśmy pewni tego, że, że takie schorzenia, jak, jak właśnie część chorób serca czy układu oddechowego, na przykład astma, albo niektóre choroby uważane za, za reumatyczne. Też mają albo mogą mieć swoje podłoże właśnie w naszych emocjach. Jeśli chodzi o sam, sam zespół złamanego serca, to ma on bardzo podobne objawy, jak przy ostrej niewydolności serca. Także może się na początku wydawać, że to jest bardzo, bardzo groźne. Dla zdrowia i część osób faktycznie szuka jakby pomocy u lekarza pierwszego kontaktu albo, albo na sorze z bólem klatki piersiowej. No i oczywiście jest to, jest to słuszna decyzja, dlatego że w ogóle wszystkie bóle klatki piersiowej, jakiegokolwiek pochodzenia, by one nie były, wymagają zawsze takiego gruntownego przebadania, dlatego że jednak większość tego typu problemów. Jeśli, jeśli w dodatku nie było tam żadnego urazu czy, czy naciągnięcia, to mogą być choroby, którymi trzeba się zająć, zająć bardzo szybko. Jednak tutaj akurat w tym przypadku, pomimo takich właśnie mocno somatycznych, czyli cielesnych objawów, takich jak właśnie pogłębienie się i przyspieszenie oddechu, Taka większa bladość skóry, obniżenie temperatury ciała, mogą się pojawiać oczywiście zmiany w samym EKG, zmienia się też tętno, czasami pojawiają się nawet zaburzenia świadomości. To wszystko może być wywołane po prostu naszym lękiem i takim złym samopoczuciem, wręcz, wręcz rozpaczą. Ok, ale czy tylko serce. Może boleć i czy tylko serce jest tym naszym takim ośrodkiem, związanym z naszymi emocjami. Otóż wiemy, że nie tylko, może właściwie choroba każdego narządu wewnętrznego być połączona z. Naszymi emocjami, i tutaj właśnie odwołując się chociażby do, do tej wiedzy naszych przodków, e, wspominałem wcześniej o Ayurvedzie, o, o tradycyjnej medycynie chińskiej, ale też o, o powiedzmy, takich nawet naszych miejscowych e, wierzeniach. To można tutaj wysnąć taki wniosek, że one się często pokrywają ze sobą, mimo tego, że ci ludzie mogli nie mieć ze sobą nigdy wcześniej kontaktu, ale zauważali też to, że na przykład choroby płuc znacznie częściej związane są z żalem, że też jakieś problemy żołądkowe są bardzo silnie związane z naszym gniewem czy w ogóle zwiększonym poziomem stresu. Że też zapadamy częściej na, na choroby nerek w momencie, kiedy mamy taką obniżoną odporność przez długotrwały stres, kiedy boimy się, powiedzmy, o, o nasze poczucie bezpieczeństwa. Także cały ten dział obecnie nazywamy psychosomatyką, i jest to po prostu określenie tego, że. Wiele naszych problemów, powiedzmy takich, czy, czy o podłożu takim bardziej duchowym, czy, czy emocjonalnym, bezpośrednio wpływa na nasze samopoczucie fizyczne i może się oczywiście ujawniać jako jakaś, powiedzmy, jednostka chorobowa, którą moglibyśmy określić, wręcz, że chorujemy na coś przewlekle i taką diagnozę możemy usłyszeć od lekarza. Jednak też bardzo często takie problemy mają naturę. Nazwijmy to subkliniczną, czyli dają już jakieś objawy. Możemy na przykład odczuwać częste bóle głowy, bóle brzucha, czy właśnie klatki piersiowej, bóle kolan, które też mają takie podłoże. Jednak w badaniu takim fizykalnym czy w badaniu za pomocą jakichkolwiek urządzeń, właściwie nasze ciało nie pokazuje właściwie żadnych. Żadnych zmian, które byłyby z medycznego punktu widzenia istotne. Czy w takim wypadku powinniśmy takie symptomy ignorować? No, tutaj już wiemy, to, że, że nie, bo to, to jest wręcz oczywiste. W dodatku, bardzo często my wiemy albo mamy takie silne przeświadczenie, że jakiś problem w naszym ciele może być przez jakąś emocję spowodowany. I tutaj mógłbym odnieść się do swojej praktyki gabinetowej, bo bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że jakiś problem bólowy jest właśnie powiązany z jakimś konkretnym wydarzeniem, które miało miejsce. To oczywiście mogą być urazy fizyczne, ale również często moi pacjenci mówią o tym, że to zaczęło się od momentu, kiedy na przykład zmarła jakaś bardzo bliska im osoba, albo pojawiły się duże problemy gdzieś tam w pracy, albo jakieś silniejsze problemy finansowe. To oczywiście są zazwyczaj informacje, które nie pojawiają się na samym początku, dlatego że też jako, jako ludzie, którzy no wydaje nam się zawsze, że, że jesteśmy racjonalni. I, i staramy się takie rzeczy odsunąć gdzieś dalej. Jesteśmy też przyzwyczajeni do takich diagnoz stawianych, powiedzmy bardzo, bardzo klarownych, takich przyczynowo-skutkowych i jeśli ktoś mówi, że boli go kolano, no to powiedzmy, że jest to dużo bardziej wiarygodne, Nazwijmy to, że może się po prostu w nie uderzyłem albo dźwigałem coś ciężkiego i, i sobie je po prostu przeciążyłem, niż to, że miało miejsce jakieś wydarzenie, które mocno odbiło się na moich emocjach i w związku z tym odczuwam ból. Więc podświadomie zazwyczaj o takich rzeczach wiemy, ale trochę boimy się o nich wspominać swojemu klinicyście, dlatego że może by to zabrzmiało dziwnie. No mnie generalnie takie rzeczy nie dziwią i wiem, że wielu, wielu innych praktyków też, też na pewno nie. Dlatego jeśli miałbym dać Wam taką jedną wskazówkę, to na pewno nie wstydźcie się powiedzieć o tym, że macie jakiekolwiek przeczucia co do problemu, z którym przychodzicie do swojego terapeuty. Bez względu na to, czy to jest lekarz, dietetyk czy psychoterapeuta. Jeśli podejrzewacie, że może tak być, bo miało to miejsce na przykład krótko po jakimś zdarzeniu, no to oczywiście to jest bardzo, bardzo mocno prawdopodobne, że, że po prostu macie rację i że intuicja was tutaj nie zawodzi. Oczywiście takie problemy nie zawsze są bardzo proste, dlatego że często dotykają nas problemy, które się nawarstwiają. Czyli na początku mieliśmy jakiś jeden prosty problem, to mógł być właśnie uraz, powiedzmy taki fizyczny, albo jakieś jedno zdarzenie emocjonalne, które wywołało u nas jakiś dosyć drobny problem, ale w momencie, kiedy jakby nic z tym nie zrobiliśmy, dołożyły się do tego jakby zupełnie inne czynniki, to ta historia potrafi być, powiedzmy, dużo bardziej zagmatwana, i w takim momencie jakby też ten proces powrotu do zdrowia i też jakby uświadamiania sobie niektórych spraw może być troszeczkę jakby trudniejszy i, i dłuższy. Czyli jakby trzeba tą historię jeszcze raz prześledzić, wrócić do, do tych pierwszych czynników i dać sobie też przede wszystkim troszeczkę więcej czasu do, na to, żeby, żeby do tego zdrowia wrócić. Zwłaszcza, że jeśli coś ma nawet podłoże takie emocjonalne, to nikt też nie powiedział, że nie ma w tym jakichś innych komponent, bo też no jako, jako ludzie jesteśmy z jednej strony świetnie przygotowani do tego, żeby radzić sobie z różnymi formami stresu, no ale też jeśli dajemy sobie tych różnych bodźców po prostu za dużo i nasz organizm przestaje. Jakby ten temat już ogarniać, bo jest tego, jest tego po prostu za wiele, to pojawiają się kolejne problemy. Jakby terapia często polega na tym, żeby tą sytuację oczywiście wrócić do, do korzeni, ale też zająć się rzeczami, które wynikły w trakcie. I tutaj mógłbym przytoczyć na przykład jedną taką dosyć prostą historię z gabinetu. Gdzie moją pacjentką była, była pani psycholog, która po prostu no, niechcący dała się wciągnąć w taki efekt nocebo. Pewnie kojarzycie, czym jest efekt placebo. Tak? To, jest, to jest efekt, który polega na tym, że jeśli silnie wierzymy w coś, tak mówiąc, bardzo, bardzo oględnie, silnie wierzymy w coś, że coś nam pomoże, to nawet jeśli nie ma tam Czynnika, który naprawdę powinien nas leczyć, to, to i tak czujemy się lepiej. Na ten temat moglibyśmy też w ogóle poświęcić osobny, osobny odcinek podcastu, dlatego, że jest to temat niesamowicie złożony i, i ważny. Ale mamy też odwrotność tego efektu, czyli efekt nocebo. Jeśli ktoś Wam wmówi, że jest z Wami naprawdę bardzo źle, no to pomimo nawet najlepszej terapii na świecie po prostu czujecie się gorzej. I tak akurat miało to miejsce w przypadku tej pani. Opowiedziała mi swoją historię, była w ogóle wstrząśnięta tym, tym co się stało. Mimo, że problem dla kogoś, kto, kto siedział obok, mógł wydawać się błahy. Jakby głównym i problemem był silny ból łydek. Przyszła z tym problemem, ponieważ inni fizjoterapeuci z Sanatorium, w którym była, zalecili jej wizytę u mnie, ponieważ po, po zbadaniu jej w tym sanatorium stwierdzi, że ma tak strasznie napięte te łydki, że to musi być jakiś naprawdę potężny problem, i najprawdopodobniej psychosomatyczny, dlatego że w ogóle nie da się tych łydek manualnie rozluźnić. No więc. Pani, która jako psycholog doskonale wiedziała, czym jest psychosomatyka, zgłosiła się do mnie z takim poczuciem, że, że tam jest naprawdę bardzo, bardzo źle i, i że musimy tutaj długo nad tym tematem pracować. Jakby te jej przekonania o tym, że to jest duży problem, bardzo mocno nakręciły tą spiralę bólu i wręcz takiej namacalnej sztywności faktycznie w, w obu. W obu kończynach dolnych, i okazało się, że tak naprawdę musieliśmy tylko prześledzić to, to, co się wydarzyło. Okazuje się, że problem emocjonalny był tutaj taki powiedzmy drugorzędowy, dlatego że pani, która na co dzień właściwie nie była specjalnie aktywna, powiedziałbym, że niemal, niemal wcale, sama przyznała, że pracuje po około 12 godzin dziennie, tylko siedząc. I jakby jej aktywność tutaj się ograniczała do, do pójścia do sklepu i z powrotem, no pojechała do sanatorium i postanowiła po prostu pochodzić po górach, co jest jak najbardziej w porządku. No więc po takiej długiej, powiedzmy, nieaktywności, no po prostu można czuć się zmęczonym, i, i w, tym, w tym akurat łydki to, że. Że troszeczkę ich tonus może gdzieś tam wzrosnąć na, na jakiś czas, i, i mo, może się pojawić taka e, bolesność. No jest czymś oczywiście naturalnym, ale tutaj dołożenie jakby takiej informacji, że problem jest bardzo duży, e, że na pewno ma takie podłoże psychiczne, tak bardzo rozkręciło ten problem, e, no, że urósł on do, do rangi. Wręcz jakiegoś zagrożenia silnego dla zdrowia. Także to, co później zrobiliśmy w gabinecie, to przede wszystkim była rozmowa na temat tego, co tam naprawdę mogło się wydarzyć. I po tej rozmowie, jakby po wytłumaczeniu, co, co tam się tam tak naprawdę mogło, mogło dziać, no ten tonus mięśniowy i, i bolesność właściwie sama. Sama spadła. No i później dołożenie tylko dosyć niewielkiego bodźca w postaci zwykłego masażu sprawiło, że, że problem zniknął. Także oczywiście nasze emocje, chociażby na tym przykładzie, widać, że bardzo silnie wpływają na to, co, co dzieje się w naszym ciele. Oczywiście dzieje się tak też odwrotnie, dlatego że to są naczynia ściśle ze sobą połączone. Także co możemy zrobić w momencie, kiedy odczuwamy, że w naszym ciele coś jest nie do końca w porządku. Być może już odwiedziliśmy lekarza, może fizjoterapeutę, może jakiegoś masażystę zrobili oni to, co, co potrafili najlepiej, ale nadal nie odczuwamy tutaj jakiejś specjalnej zmiany w naszym ciele. Myślę, że w tym w takim momencie dobrze byłoby poszukać specjalisty, który wie też, jak pracować z emocjami, wie przede wszystkim, jak diagnozować takie, takie dolegliwości, więc to oczywiście może być fizjoterapeuta, który zna temat psychosomatyki, to może być dobry psychoterapeuta. Więc jeśli masz po prostu takie przeczucie, że właśnie tak, taką chociażby podpowiedź od, od intuicji, że to może mieć jakiś związek, to jak najbardziej powinieneś przynajmniej dać, dać sobie szansę na to, żeby z takiej pomocy skorzystać. Dlatego, że akurat temat psychosomatyki do pracy samemu ze sobą może być trudny. Tutaj oczywiście mogą. Tymczasowo pomagać albo w ogóle sprawiać pewną ulgę, różnego rodzaju ćwiczenia czy też chociażby medytacja, ale nie zawsze będzie to korzystne, zwłaszcza wtedy, kiedy problem jest duży albo kiedy jest powiedzmy dosyć, dosyć zawiłe. Także Pomocniczo, jak najbardziej, ale docelowo dobrze byłoby tutaj zgłosić się do, do specjalisty, który się tym zajmuje. Jeśli twój specjalista, u którego się leczysz, mówi ci, że to, co cię spotkało, nie może mieć żadnego związku, że na 100% tutaj emocje nie mają żadnego wpływu na twoje ciało, a że to, że chociażby bolą cię plecy, to jest tylko i wyłącznie wina. Słabych mięśni pośladkowych, albo że się po prostu gdzieś tam przedźwigałeś, i, i że to, to, co jest w Twojej głowie, nie ma żadnego związku i że nie może mieć związku z Twoimi dolegliwościami, to sugeruję szukać najbliższych drzwi wyjściowych. Na dzisiaj to już wszystko z tego, co przygotowałem dla Ciebie na ten temat. Następnym razem porozmawiamy sobie na taki troszeczkę inny. Dotyczący tego, czy to, co jemy, może mieć wpływ na nasze takie samopoczucie fizyczne, będzie się on nazywał Czy od chipsów boli bark? Także jeśli lubisz sobie czasami coś pochrupać, to nie przegap kolejnego odcinku. <śmiennie> <śmiennie> Zostawmy to. Będzie śmiesznie.